Zanim przejdziemy do tematów sportowych, reprezentacji Polski i tak dalej, wspólnie się czegoś nauczymy. Angielski z Disblasterem, lekcja pierwsza. Weźmy takie angielskie słówko blind, czytane blind. Po pierwsze, trzeba być ślepym, żeby dostrzec potencjał w obecnej reprezentacji Holandii, a po drugie, od patrzenia na ikle można zwyczajnie oślepnąć. Ciekawostka, były już trener Oranje nazywa się Danny Blind właśnie. Naiwny powie, że to przypadek, ale jeśli dodamy do tego fakt, że jego syn, również Blind, gra w tej reprezentacji, to trochę za dużo jak na przypadek. Holandia pod wodzą Blinda rozegrała 9 spotkań, 5 przegrała i weź tu się nie dziw Robbenowi, że za młodo wyłysiał. Czy ty to czujesz? Szef sportu na YouTubie! A to boss! Bieżące opinie, subiektywno-sportowe. Będę się nad Holendrami pastwił jeszcze chwilę. Wybaczcie, ale tak jeszcze wracając do tego Robbena, wyobraźcie sobie sytuację, macie jakiś tam potencjał piłkarski i trafiacie na taką generację Holandii, że druga impreza wielka z rzędu wam przechodzi koło nosa. Ale popatrzyłem sobie na skład, który przegrał z Bułgarią 2-0 i spójrzmy na szpicę. Tam, gdzie w przeszłości biegał Van Basten, Kluivert, Bergkamp czy Van Nistelrooy, teraz biega Bas Dost. I ktoś powie, że przecież to solidny napadzior. Cóż, ten telefon też jest solidny, trzyma ze 3 miesiące na baterii, mogę nim rzucić o ścianę, nic mu się nie stanie. Ale jeśli chodzi o nagrania Full HD, połączenia z internetem czy odpalania aplikacji, może pomarzyć. No to ja się zgadzam, że Bas Dost jest solidny, ale do tamtych gości traci lata świetlne. Na 10 zagrał Promes. Promes mi, że to jest jakiś żart, wracając do tych lekcji angielskiego, bo jak sobie przypomnę wirtuozów, którzy biegali na tej pozycji w Oranie w przeszłości, to I promise you, że ten chłopak ze Spartaka mógł im tylko piłki podawać. Jak już. Ja wiem, że jest solidny, ale o tym już mówiłem. Prawdziwą siłą tej reprezentacji był Wijnaldum z Liverpoolu i Robben z Bayernu. We dwójkę są pewnie bardziej wyceniani niż cała reprezentacja Bułgarii razem wzięta i zrobili swoje. Jeden schodził na lewą nogę, a od drugiego cudów nie oczekiwano, bo przecież gra w Liverpoolu. W drużynie zagrały jeszcze takie nazwiska jak Karsdorp, Indy, Strutman i goście, których nazwiska są olśniewające i świadczą o jakości. Znów angielski z Disblasterem. Można powiedzieć, że ludzie są delight, patrząc na ich klasę. Tak patrzę i ta kadra Holendrów to musi być naprawdę mocno utalentowana, skoro 17-letni chłopak wychodzi w pierwszym składzie reprezentacji na stoperze. W sumie zagrał dobrze, zawalił tylko jedną bramkę. A może wiesz, że ta kadra jest jednak tak beznadziejna, że szukają ratunku gdzie się da? W każdym razie z tyłu zagrali naprawdę dobrze, tylko dwie bramki stracone, więc do PSG mogą śmiało składać papiery. Nie mógłbym tak chłopaków disować jeszcze długo, ale dodam tylko, że obie bramki strzelił Delew, grając na co dzień w Ekstraklasie. I wszystko w temacie. Holendrów najprawdopodobniej zabraknie na drugiej wielkiej imprezie z rzędu, bo obecnie lepsi w grupie są od nich Bułgarzy, Szwedzi i Francuzi. Patrząc na poziom gry pomarańczowych, nie będzie to za duża strata dla widza ani dla samego turnieju. Zyska może na jakości. Na drugiej wielkiej imprezie z rzędu może jednak zagrać Polska, która wczoraj pokonała na wyjeździe Czarnogórę. Dodatkowy prezent zrobili nam Rumuni z Duńczykami, którzy odebrali sobie po 2 punkty, otwierając przed nami autostradę do Rosji. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tej prowadzącej na zachód, tutaj opłaty na bramkach będą niższe, ale pewnie dziury większe. Tylko, że wszystko się zgadza, bo dziury, bramki, czysta piłkarska terminologia, to po prostu musi się udać. Naprawdę chciałbym powiedzieć o meczu Polaków coś więcej, ale chyba nie warto. Spotkanie było nieprzyjemne dla oka i najważniejsze, że udało się wywalczyć te 3 punkty. Nikt nie skończył na noszach. Tak. Poza tym to również dobra uwaga, bo w pierwszej kolejności był węgierski arbiter. Poziom agresji podniesionej przez niektórych, jeżeli chodzi o polskich kibiców i komentatorów po bramce na 1-1 był niezwykle wysoki. Taka truskawka na torcie. A wszystko przez tego spalonego, którego jak się później okazało, nie było. Największy triumf świętowaliśmy jednak w skokach narciarskich. W całym sezonie to właśnie polscy skoczkowie byli najlepsi. Indywidualnie Kamil Stoch zajął drugie miejsce. I oczywiście niby wszyscy się cieszą, niby świętują, ale co chwila te pytania dziennikarzy. Czy masz żal, że nie wygrałeś? Czy jest ci smutno? Czego zabrakło do pierwszego miejsca?
Wiadomo, u nas lepiej przyjmie się biadolenie, że nie było pierwszego miejsca, niż informacja, że Kamil był drugi, bo to by się nie klikało. W sumie z perspektywy podium, to w takim układzie Kamil był przedostatni. Z ukłonami dla wiecznych malkontentów. Na koniec jedna bardzo, ale to bardzo ważna rada od Piotra Żyły. Co planujecie wieczorem na zakończenie sezonu? Jadę do domu. Jak to jadę do domu? Wczoraj była impreza, także na kacu też się dało. Rada skierowana oczywiście do Holendrów, bo może dla nich to jedyna opcja, żeby na kacu. Nawet jak wyniki nie będą lepsze, to przynajmniej człowiek nie będzie taki smutny. I promise. To dopiero pierwszy odcinek bossa nowej serii, którą będziecie mogli znaleźć na sport.pl, czyli komentarze dotyczące rzeczywistości, głównie piłkarskiej, z dużym przymrużeniem oka, dlatego mam okulary, żeby nie było widać, jak bardzo je mrużę. Zachęcam do pisania do mnie z hashtagiem boss i ty, czyli boss YouTube. Jeżeli mam rozwinąć tę myśl, piszcie tam swoje komentarze odnośnie sytuacji, co byście chcieli wspomnieć. Najciekawsze tweety będę oczywiście wyciągał. Moje konto na Twitterze to Disblaster. Śledźcie również sport.pl. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku Bossa. I promise.